Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na domowy rosół, taki klarowny, pyszny, idealny na niedzielę, ale tak naprawdę taki rosół sprawdzi się na każdą okazję, także do robienia galaret czy innych zastosowań, do których wykorzystujemy rosół. Dzisiejszy rosół będę gotować w zwykłym garnku, taki z szybkowara pokazywałam w osobnym filmie. Dzisiaj taki klasyczny, tradycyjny, domowy rosół, długo gotowany na wolnym ogniu. Będę potrzebowała mięso, ja sięgam po 4 takie duże udka z kurczaka. Moje ważą 200 kg, 300 kg tak mniej więcej. Mięso jest już umyte, dokładnie je opłukałam w zimnej wodzie i układam je w garnku. Zalewam zimną wodą, jeśli chodzi o ilość, to ja leję tak naprawdę na oko, jakieś 2-3 litry. Wlewając 2 litry wody będzie taki bardziej treściwy, skondensowany rosół, wlewając 3 będzie trochę taki bardziej jakby rozrzedzony, ale też będzie smaczny. Przy czym trzeba pamiętać, że on podczas gotowania będzie jeszcze parował, więc 3 litry wcale nie będzie za dużo. Włączam grzanie i zagotowuję. Podczas kiedy się gotuje, zbieram szumowinę z wierzchu, ściągam po prostu łyżką i przekładam na osobny talerz. Kiedy zbiorę wszystkie szumowiny, a woda się już gotuje, zmniejszam grzanie na minimalne i na najmniejszym możliwym ogniu gotuję bez przykrycia, tylko tak, żeby rosół tak delikatnie pyrkolił, mrugał przez mniej więcej godzinę. Absolutnie nie powinno się to mocno gotować. Pod koniec tej godziny, kiedy rosół cały czas się gotuje, szykuję sobie warzywa, obieram je i dokładnie płuczę w zimnej wodzie. Dwie marchwie, jedną pietruszkę, kawałek pora i kawałek selera. Można dodać także kilka gałązek świeżej natki pietruszki lub pietruszkę posiekaną, to już jak zazwyczaj robicie przy rosołach, oraz dwie cebule. Opłukane warzywa odstawiam na bok, a cebulę przekrawam na pół i obieram tylko z tych zewnętrznych, brudnych warstw, a tę ostatnią zostawiam na warzywie. I opalam nad palnikiem lub układam na suchej, mocno rozgrzanej patelni i czekam, aż zbrązowieją. Te podpieczone, podpalone cebule wkładam do rosołu. Dodaję także pozostałe warzywa, czyli marchew, pietruszkę, seler oraz kawałek pora. Dwa liście laurowe, 5-6 kulek ziela angielskiego i 5-6 kulek czarnego pieprzu. Ja delikatnie je rozgniatam w moździerzu. Jeśli dodaję pietruszkę, to gałązki układam teraz na górze, tak na wierzchu, na tych wszystkich składnikach. Jeśli nie mam pietruszki lub nie chcę jej dodać, lub dodaję ją po prostu na końcu już do odsadzonego rosołu, to dodaję ją na końcu, a teraz jej po prostu nie wkładam. I tak to wygląda, gotuję przez mniej więcej 1,5 godziny na małym ogniu, cały czas bez przykrycia i rosół znowu ma tylko tak delikatnie pyrtolić, mrugać, nie ma się absolutnie gotować. Zatem najmniejszy ogień, 1,5 godziny i po tym czasie wygląda to tak. I dopiero teraz na koniec doprawiam to do smaku solą. Wyłączam grzanie i rosół gotowy. I teraz tak, jeśli gotuję z myślą o rosole, to od razu, póki gorący, podaję, oczywiście po wyjęciu mięsa, wszystkich warzyw i odcedzeniu. A jeśli gotuję z myślą na przykład o pasztecie, to zostawiam teraz do całkowitego wystygnięcia z warzywami i z mięsem w rosole. Mięso i warzywa wykorzystuję do pasztetu, a rosół odcedzam i na przykład następnego dnia po podgrzaniu podaję jak klasyczny rosół. Rosół można przelać przez sito lub poczekać, aż ewentualny osad nieco siądzie na dnie i delikatnie z wierzchu nabierać chochelką, nalewać na talerze i podawać. No i tak wygląda przepięknie, dzięki temu, że cały czas gotował się bez przykrycia, jest bardzo klarowny. Podaję z makaronem i natką pietruszki i gotowe. Można wołać do stołu. Smacznego! A jeśli chodzi o mięso, to można je wykorzystać do wielu dań, do których wykorzystujemy mięso z rosołu, a także do pysznego, domowego, drobiowego pasztetu. Jak go przygotować, pokazuję w osobnym wideoprzepisie.